Dzień dobry, z tej strony Antolin, a dzisiaj będziemy krali content od Romewka. Dzisiaj będziemy robili quizy, same quizy. Subikówka zaczynamy. Co mnie to obchodzi? Kevin są domu milionerzy. To będę wiedział akurat pewnie. Witam cię w specjalnym odcinku milionerów. Zaczynajmy. Teraz zadam ci pierwsze pytania. Brzmią tak, jak nazywał się główny bohater filmu? Serio? Gratulacje, o czym zaniósł prezentów marzył Kevin, kiedy został sam dom. Marzył o tym, żeby jego rodzina... jego marzeniem była zemsta na złodziejach. Przegnął przyłapać świętego... Proste. Dlaczego Kevin pokusił się ze starszym bratem Bazem? Pokusili się, ponieważ Kevin... Ale to było... Pokusili się, ponieważ... Nie. Ponieważ Baz został z nim kawałek pizzy. Pierwsza część, nie? I dziś naprawdę... Jakie przynajmniej nosi złodzieje Harry Mary? Śliscy bandyci, mokrzy bandyci. No. Pytania robią się coraz trudniejsze. Z kim rodzina pomyliła Kevina na początku wyjazdu? Z ich sąsiadem, nie? Co? Z ich sąsiadem Mitchem. A to był Mitch, no tak. To tego nie było nigdy. Nie myślę, że było. No, gdzie to jest? Zaczynajmy. Bo oni korki, jak to się nazywa, z lewym odpalali, jak kogoś uruchomywali. O, no. Jesteś w połowie sprawczy, doszła do udzielić co zrobił Kevin, kiedy wystarczył się w scenę w filmie, który oglądał. Przecież nie wyłączył, zawołał mamę, której nie było w domu, schował się pod kocem. No. To jest akurat oczywiste. Grasz dalej, teraz zadam ci pytanie za sumę gwarantowaną 40 tysięcy. Musisz się skupić, żeby się nie pomylić, jak brzmi oryginalny tytuł filmu. Home Alone. Tak. Właśnie zdobyłeś sumę gwarantowaną, ale gra się nie kończy, której godzinie mokrzy bandyci zmierzali wkraść się do domu krewnym 21. Jesteś gotowy do kolejne pytanie, tak? Więc wspomniano tak. Kto uratował Kevina z ręką złodziei? Pan Murphy, o ile dobrze? Albo pan Duncan? Jezu, jak on się nazywał? Jeju. Dobra, zaczynajmy. Idź mi stąd, gnoju tępy. Kevin McAllister. Tyk. 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 Dobra, chyba to będzie Marley. Tyk. 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 Da. No. Jest już bardzo blisko wygrany, bo on się go bał wtedy. Pamiętam. Teraz zadam ci pytanie jednak, żeby wygrać, musisz... Jaką pułapkę przygotował Kevin dla Marwa? Różnego Edowita Kowalena, że cykl zrzucony na mandatę, środki odpalne po wzrzu... To jest z drugiej części, to jest. No co? Co? Środki łatwopalne, albo środki łatwopalne, nie wiem, albo żelazko. Jezus Maria, no. Dlaczego Kevin pokusił się... mokrzy bandyci. Z ich sąsiadem Mitchem. Groźnego jadowitego węża? No nie groźnego, bo jadowitego. Środki łatwopalne, czy porozrzucone bombki. Jest! Niewiele dotarło do mojego. Za chwilę usłyszysz pytanie, za 50 tysięcy tylko? Chyba za pół miliona. Jak nazywał się film, który oglądał Kevin? Ojej! Angels with Filthy Soul. Na to akurat patrzyłem. Oto odpowiedziałeś poprawnie na 11 pytań, zostało przed tobą zadanie pytanie za milion. O, proszę pana, proszę tu poprawić, bo tu jest za 50 tysięcy, a powinno być za 500 tysięcy. Pewnie nadal nie możesz w to uwierzyć. Nie będę dłużej trzymać się w napięciu. Pytanie za milion złotych, że tak, jaką radę udzielił Kevin panu Marleyowi? Poprosił go, aby odezwał się do swojego syna. Jest! Dobra, podsumujmy 2020 rok. Wesołego Sylwestra, widzowie. Rozpocznij test. Ile? Jakikolwiek się zaostrzył i zagroził trzecią wojną światową. Iran? Który film zdobył Oscara za najlepszy film? Ile osób może począć?
Nie wiedziałem tego. W jakim chińskim mieście w ogóle? To jest akurat proste. Kiedy stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia PIP, PIP w Polsce 1 marca. Skąd ja mam tu wiedzieć? To się kurna. Ile pieniędzy. Sasin przerąbał 70 milionów na wybory i nie powinien za te konsekwencje. Jak nazywał się piosenka na Mega Mandrzej Duna na Hitchhiking Challenge? Oth, dziękuję. Co było protesty Black Lives Matter? Co za typy? W czerwcu? A ja co? Co ja? Co? Co? Kto wygrał wybory na... Naprawdę się nie... A w jakim kraju miałem się... tutaj? No. Dokładnie. O, to akurat niestety wiem. O jest, naprawdę. Kto wygrał na szczęście? Jej, super. Którą siostrę ty Mailo przypominasz? Nie, no, żartuję. Czy to się co jestem? Nie, fu. Sylwestra, smaki, jakiego smaku Piccolo powinieneś wypić najwięcej w Sylwestrze? Ja sobie kupiłem ten, ja sobie kupiłem taki czerwony, taki, tak wiecie, taki strawberry. Czy fajerwerki, że zna się ich rodzaje. No, naprawdę, znaję też, że w sklepie że nie zaraz że... Mhm, tak, świetnie, zajebiście. Bardzo mi to obchodzi. Wybierz outfity. Czy rozpoznać? Jezu, jakie to jest głupie. Polus czy Duskel? O, dobra, dawaj. Kiedy została wydana. Co? Jest większe. No proste, że dysk. Co? Jest tam pomieszczenie kafeteria. To akurat tutaj. Jest tam pomieszczenie navigation. Co tutaj? Pff. Zamiast wentów są dziury. Ta mapa jest wybrana automatycznie na samym początku. Uważana jest za lepszą. Co? What? 4 na 7. Właśnie to. Czy tu system wartości jest taki sam jak... Nie. Prawda, że fałsz? Nie. Historia mojego... Nie. Los mojej... Nie. Ona... Nie. Test? Nie. Mardusze? Nie. Udaj ci się wypromować Harry'ego Pottera. Co? Co? Dobra, ta guma Arbit polecam. Rozpoznasz gwiazdę? Nie. Nie. Co jestem jak róża czy słoneczka w dupie? Co mam? Głosowanie... Stary! Myślałem, że ten podsumowanie tego to będzie takie jakieś. Podpiszesz najważniejszych. Nie. W którym pomieszczeniu znajduje się ten task? Ej, to będzie, może być ciekawe. W jakimś pomieszczeniu. Nie zabilibyście mnie, gdybym tego nie wiedział. W jakim pomieszczeniu się. O jest. W jakim pomieszczeniu, a jest, naprawdę. W jakim pomieszczeniu... W jakim pomieszczeniu... Naprawdę, mnie o to pytacie? W jakim pomieszczeniu... Ty głupie. W jakim pomieszczeniu znajduje się ten task? To jest... Nawigacja, nie? Czy łapący? Łapący, no cóż. W jakim pomieszczeniu znajduje się ten task? W jakim pomieszczeniu znajduje się ten task? Is there any mother? W jakim pomieszczeniu znajduje się ten task? Szlicy. Nawet to pokazuje szlicy, nie? W jakim pomieszczeniu znajduje się ten task? Hi-fi, superstar, super hit. Dobra, ostatni quiz i lecimy. I leci to na YouTube. Wybierz outfity, a ja powiem ci, kto napisze do ciebie w Sylwestra. Naprawdę, Polus deskę, do której... Co to jest? Dobra, wiecie co? Nie, nie. O. Co? Który zagraniczny youtuber mógł zostać twoim przyjacielem? Co?
subuje PewDiePie, proste, nie? Flurgang Forever. Milionerzy, edycja YouTube. O, to mogę. Wakat 18, no dobra, pewnie nie wiem, ale... Ale! To pierwszy po latach przebił Elsa Vardenga Susyus. Kurna, proste. Jakiej marki torby ma na głowie? Co? Jest 2018, bo tak dawno, nie? Blowek. Czekaj, muszę się dobrze z tą domem, no tak. Zapomniałem. Ja pierdzielę. O. Który youtuber nagrał kontrowersyjny? A ja wiem. On nie pamiętam, on nie pamięta. On raczej nie, on nie. On? Nie. A skąd ja mam o tym wiedzieć? Sosnowiecki kucyn. Kurde. No nie on. O, on, naprawdę? Więcej niż jedno zwierzę to... A, bo to jakiś mem jest. Okej. To ja nie słyszałem o tym memie, niestety. Zwierzę to... ja? Narwal? Lama. Chyba lama. Tak, pamiętam. Jak idealnie wygolić. Co? No nie wiem. To? Nie wiem. Co? Nie wiem, co ostatnio zaśpiewałem. Założę się, że to... O, zgadłem. Wow, która piosenka? Jest. Nie wiem przecież. Proszę, niech to nie będzie to... Albo głębokie, albo... Kurde, no nie wiem. To dobra, nie. Idziemy stąd. Co? Polskim youtuberem Honor. No co za typ, nie? Jak dobrze znam? No znam dobrze, ale nie wiem. Jak brzmi jego prawdziwe imię? To proste, że... Jezus Maria, już bym źle to powiedział. No to nie. To też nie. To też nie. To też nie. A no tak, pamiętam, pamiętam to akurat. Jakie zwierzęta posiada? Ma dwa koty. Ma dwa psy. Proste, czego nienawidzi PewDiePie. Ty serious? Kaczek, beczek, słoni, pająków, ciemności, żyraf. Pająków? Chyba pająków nie lubi. No nie, beczek? Jak to nazywa się seria, w której PewDiePie robi to, co kazali mu fani? Podejrzewałem, jakiego niku często używa. Piłc. Nie ma tu piłc? To Lord Piłc. Albo Saladas? Naprawdę? Ile ma obecnie słów? Ej, który to jest rok? Czekajcie. Który to jest rok? Który to rok? Który to rok? Który to rok? Który to rok? 4 lata temu? Co? To chyba miał 40, nie? Około 43. Albo 60? Nie wiem. No, zgadłem. Jak nazywa się jego przyjaciele w grze Amnezja? Nie wiem, nie oglądałem. Nie miał tam żadnych przyjaciół. Nie wiem, no strzelam. Okej. W którą z tych gier nie zagrał? Until Dawn, Catherine, Skyrim, Stephen Hawking, Space Simulator, Shower... Po co pamiętam, że grał? W to? Tak, zgadłem. Lepsze to niż o tym gnoju. Dobra, widzowie, to by było dziś na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Nie miałem zupełnie pomysłu, więc ukradłem odrębę. Trzymajcie się, cześć.